Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu zapoznasz się z przykładowymi chorobami zakaźnymi zwierząt. Pierwszą chorobą, którą omówimy, jest wścieklizna. Inkubacja tej choroby zajmuje od kilku dni do kilku miesięcy. Zarazek wędruje wzdłuż nerwów do centralnego układu nerwowego i pozostałych narządów. Po namnożeniu prowadzi do powstania objawów nerwowych, lęku u zwierząt oswojonych, spaczonego łaknienia, patologicznej agresji. Zwierzęta dzikie w trakcie rozwoju choroby tracą naturalny lęk i wychodzą na otwarte przestrzenie, zbliżają się do siedlisk ludzkich. Nie zawsze po zakażeniu występuje postać szałowa. Możliwa jest też postać cicha, najczęściej u zwierząt roślinożernych. Śmierć następuje po około 5 dniach od uogólnienia choroby. Wszystkie ssaki są wrażliwe na zakażenie. Kolejną chorobą są influenzy zwierząt. Wirus ten jest wysoce zaraźliwy dla świń. Zajmuje całe stado w przeciągu 2 dni. W przypadku koni zakażenie przebiega o wiele łagodniej. U świń wirus namnaża się w nabłonku oskrzeli. Zwierzęta wysoko gorączkują, są apatyczne. Niejednokrotnie choroba przebiega z dusznością. Po 2-5 dniach dochodzi do wyzdrowienia. Śmiertelność nie jest duża, ale powoduje spore straty w stadzie. U koni wirus namnaża się w nabłonku górnych dróg oddechowych. Szybko może dojść do zajęcia oskrzeli i powstania niedodmy płuc. Jeśli choroba nie ulegnie powikłaniu, ustępuje po 2 tygodniach. W przypadku psów i kotów przebieg jest podostry, bez upadków. Objawy u wszystkich gatunków zwierząt są podobne jak u ludzi. Zwierzęta mają wypływ z nosa, kaszel, są apatyczne i nie chcą przyjmować pokarmu. W wyniku gorączki są osłabione i senne. Choroba niebieskiego języka to choroba owiec. Niewielka ilość zakażeń występuje też u krów i kóz. Śmiertelność może wynosić do 90%. Choroba przebiega z gorączką i może trwać do kilku miesięcy. Wirus namnaża się we krwi i śledzionie. Martwicowo wrzodziejące zmiany pojawiają się na koronkach racic, języku i błonach śluzowych. Często w przebiegu choroby dołącza się obrzęk głowy oraz języka, włącznie z jego intensywnym zasinieniem. Biegunka jest powodem zajścia śmiertelnego. Przy BSE objawy chorobowe pojawiają się u zwierząt dorosłych, minimum 3-letnich. Głównym objawem jest nadwrażliwość i bojaźliwość chorych zwierząt. Zakażone zwierzęta nerwowo się oblizują i cierpią na silny świąt. Krowy są agresywne, mają chwiejny chłód, hipermetrię i ataksję. Choroba zawsze prowadzi do śmierci zakażonych zwierząt. W wyniku silnego stresu krowy toczą pianę z pyska, intensywnie żują i zgrzytają zębami. Wycieńczone po kilkunastu godzinach zalegają na ziemi, ciężko oddychając. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.